Halo, dzień dobry moi kochani, witajcie, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tika. Kto wie, czy nie ostatnim. Naładowaliśmy Uriziela tutaj mocą magiczną z tego kopca rudy. No i jest to naprawdę, trzeba przyznać, potężna broń. To starożytny miecz Uriziel został magicznie naładowany. 120 plus, i to magicznych 120 plus 30 od ognia. No i wartość ma 10 tysięcy, także więcej niż cokolwiek, co dotychczas widzieliśmy. Milter kazał nam stąd uciekać, tak? Bo tu zaraz niby mają przyjść strażnicy. Ale w gruncie za rzeczy... Za potęgę. Do zobaczenia. Ale w gruncie rzeczy nie musimy się wcale teleportować, tylko możemy przejść koło niego, chyba żeby nam blokował przejście. Nie blokuje nam. Więc jestem ciekaw, czy nie wiem, nawiąże się jakiś dialog, czy gra może nie przewidziała, że ktoś jednak pomyśli sobie, że nie wiem, może zabić strażników i Saturasa i wszystkich innych cweli, którzy staną nam na drodze w tym momencie, bo jesteśmy tak silni, bo zabiliśmy Gomeza. Nie widzę, żeby tu strażnicy jakoś bardzo szli, więc może nie musimy się od razu teleportować do Xerdasa. To jest tam kwestia minuty, może dwóch, żeby sprawdzić, co tutaj się stanie. A będzie to zawsze jakoś tam ciekawe, prawda? Ojebany, chce mnie napierdalać. Czyli już nie jesteśmy przyjaciółmi, tak? Kurwo. Nie zdążyłem się kręgów od siebie nauczyć. No dobra, trudno, czyli nas zabija jednak. Okej. Spierdoliłbym do nekromanty, ale nie mam many. Okej, czyli więcej potionów już nie kupię. No dobra, będzie mi musiało wystarczyć tyle, co mam, no nie? I spierdalamy, panie kapitanie! Okej. Cześć, przyjacielu. Dobra, mając Uriziela, możemy sobie porozmawiać z Xerdasem i zobaczyć, co on myśli na ten temat, że tego Uriziela mamy. No wyglądamy naprawdę potężnie, tak? To trzeba przyznać. Więc myślę, że jesteśmy gotowi zmierzyć się ze wszystkim, co napotkamy w świątyni. Dzień dobry. Oto jestem. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. Powiedziałeś, że będę mógł posługiwać się tym mieczem, mimo iż jestem magiem? Przyjrzyj mu się uważnie. Zauważyłeś zapewne ten duży błękitny klejnot zatopiony w ostrzu. Cała energia magiczna miecza skumulowana jest właśnie tutaj. Jeśli usunę klejnot, będę mógł stworzyć magiczną runę posiadającą wszystkie te cechy, które czynią Uriziel tak szczególnym orężem. Magiczna runa stworzona z Uriziel? W bitwie ta runa będzie równie niebezpieczna, co sam miecz. Ale nie zapominaj, że jedynie mag szóstego kręgu może zapanować nad tak potężną magią. Czyli bo to jest szósty krąg. Okej, więc ja nie chcę, żebyś to robił, bo ja nie mam wystarczająco dużo magii. Natomiast co mam? Mam chęć, żeby wrócić do świątyni i najebać wszystkich, którzy staną na mojej drodze. Że tak powiem, tak bardzo gotikowo chyba nawet. Okej. Jeronimo w takim razie. Wracajmy do miasta orków. Myślę, że bez Ulumulu nawet sobie poradzimy. Chociaż jak miałem Ulumulu, to mnie nie atakowali, więc mogę nawet na chwilę przełączyć. Fantastycznie. Czyli teraz pewnie mając Uriziela, byłbym w stanie zabić tego demona, który jest na dole wieży Xerdasa. Ciekawe. Okej, w każdym razie chodźmy. Nie wiem, czy powinienem tędy przechodzić koniecznie. Chyba nie. No ale trudno. Biegusiem w takim razie do orków. Tam nie mamy żadnej runy teleportacyjnej, niestety. Niestety, no ale to nam jakoś, powiedzmy, nie przeszkadza za bardzo. Idziemy sobie tutaj w prawo, później w lewo i w lewo do orków. Fenomenalnie. No kurde, fajne. Muszę powiedzieć, że jakby tam po tych wszystkich godzinach już przegranych w Gothica naprawdę jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak wiele osób za nim optowało. Za tym, żeby go nagrać. Dlaczego dla wielu osób jest on grą w jakiś tam sposób, no, legendarną, tak? Że jeżeli grali w to za dzieciaka, to faktycznie mogło to być na tyle mocnym doznaniem, że jakby rozumiem w pełni te osoby, tak? I chyba w ogóle zaczął się szósty rozdział, bo był taki odgłos jak zawsze przy nowym rozdziale, nie? Więc zaczął się szósty rozdział, ostatni. Zobaczymy, co nas w nim czeka. Tu jest Urszak. Urszak gotowy do walki, kiedy tylko przebudzi się Kruszak. Skądś kojarzę jakiegoś typa, który miał ksywkę Kruszakus, ale za chuj nie pamiętam skąd. Na YouTubie może był taki chyba. Kruszakus. Była taka osoba, nie pamiętam skąd kojarzę jej ksywkę.
Ale już teraz rozumiem, skąd ona pochodzi, nie? Bo kruszak to jest śniący po orkowemu języku. Ile w ogóle mamy godzin? 23 godziny, niesamowite. Nawet tego nie czuję jakoś bardzo. Wydawało mi się, że mamy około 17-18, a to 5 godzin więcej niż mi się wydawało. Dobra, biegiem teraz do tej świątyni zajebanej po prostu. To jest jakaś masakra. Tu przebiec przez te wszystkie części świątyni, które my już, przez które my już przebiegliśmy tak naprawdę. I zajęło nam to 4 odcinki półgodzinne, długie, przepastne, ogromne. Musimy przebiegać jeszcze raz niestety. Dobra, tu już sobie ulumulu możemy zdjąć. Ulumulu! Ulumulu, my friend! Ulumulu! Uriziel. Tak jest. No kurwa, wyglądamy kozacko. Muszę przyznać, że wyglądamy naprawdę zajebiście. Dobra. Biegł się w takim razie do świątyni. Zobaczymy, co nas tam czeka. Musimy zabić tego ostatniego strażnika. O nie, no teraz przebiegać przez to wszystko. No ale dobra, nie zamierzam walczyć z tymi stworami wszystkimi. Tak, zupełnie szczerze. No nie, ale jestem głupi. No nie, no jestem tak głupi po prostu. No uderz o to dno. No ja rozumiem, że tam jest głęboko. Ale miło, że wreszcie przyjebałeś łbem o to dno i umarłeś, bezi. Heh. Słońce cię rezi, bezi? Czy w sumie niesamowitym jest też fakt, nielogicznym dla mnie, że gość jest w ogóle jakiś nie wiadomo kto i nikt nawet nie chciał poznać jego imienia, nie? Że on dalej jest jako bezimienny nasz bohater, tak? Z którym możemy się jakoś tam identyfikować. No to jest nielogiczne na swój sposób, tak? O, i zobaczcie, znaczy możemy sobie Uriziela wypróbować na nich. A, to jest szkielet wojownik zwykły, tak? Czemu mu się nic nie dzieje? O, jest starszy opiekun świątyni na przykład, nie? A ja myślę, że to będzie jakiś rozkurw w stylu ściąganie każdego na hita czy coś takiego. No wcale nie jest aż tak rewelacyjnie. No okej, okay, no jest dużo expa. To nie bije jakoś tak niesamowicie. Ja myślę, że to będzie jakiś rozkurwiacz, niszczyciel światów. Kazik Mciciel. Jak grałem w Ogame'a, jak byłem taki malutki, nie? Do podstawówki chodziłem, to liderem naszej grupy był Argen właśnie, którego możecie kojarzyć gdzieś tam, jeżeli dawno temu u mnie na kanale oglądaliście League of Legends. W innym przypadku możecie go nie kojarzyć. To nie, ja tym bardziej nie zamierzam się z nimi bić wszystkimi, nie? Jeżeli oni są tacy wytrzymali, tylko zamierzam przebiec koło nich. No, dobra, tu jest szkielet. Ma chuj wam w dupę wszystkim i na imię. I on właśnie miał ksywkę, chciał mieć Kazik Mściciel. Ale się okazało, że ogień wtedy nie łapał jeszcze polskich znaków i tak został właśnie Kazikiem Mcicielem. Albo Kazik Mciciel. Jak tam kto chciał czytać, tak sobie go czytał. I to było nawet zabawne. Tak mi się przypomniało teraz. Tu źle wszedłem. O nie, no teraz się od nowa orientować w tym. Będzie straszne. Wypierdalaj, kurwo. Ty nie wiem, w lewo? Tutaj wchodzimy do tych pełzaczy. Stąd pędą zeskakiwaliśmy, nie? Tak, może mieć to sens. Dobra, szczerze. Kurwa, pierdolę te wasze kocki, klocki. Na chuj mi to niepotrzebne. Dobra, moment, może podejść tu bezi. Na chuj mi to niepotrzebne, te wasze kocki, klocki. Zapierdalamy już tam, żeby po prostu nie przedłużać tego odcinka. Chyba znowu źle wszedłem, prawda? Czy może jest jeszcze nadzieja jakaś? Nie, taki chuj, znowu źle wszedłem. Tutaj był ten sarkofag. Dobra, no ale pamiętam, że tutaj na górę się wchodziło i tak. Niezależnie od tego, czy teraz dobrze wbiegłem, czy źle. To tutaj się szło, tylko że tam, dokładnie. Okej, biegniemy w takim razie. Ta mikstura w ogóle do biegania tak mi ratuje po prostu tutaj życie, że możemy się w jakiś szybki sposób przenosić, że to jest w ogóle wow, no nie? Dobra, przebiegamy se tu. Tu są te komnaty wszystkie krwawe i niekrwawe. Tu jakieś pełzacze się zrespiły. No tak czy siak, tutaj było bardzo ważne miejsce, bo tutaj rozmawialiśmy z tym typkiem od Kaloma. Dzięki temu mogliśmy tutaj sobie przejść. Teraz przebiegamy sobie tutaj, no i tu będziemy za chwileczkę w tym nieszczęsnym pomieszczeniu. A, jesteśmy dobrze. Jesteśmy tutaj przy wejściu. Kurwa no. Mega się jaram. Naprawdę mega się jaram. Okej. Okay. Wróciłem tu silniejszy, śmieciu. Więc mam nadzieję, że sobie łaskawie zginiesz teraz z moich rąk i będziemy mogli zobaczyć, co się dzieje dalej. Chodź, kurwo.
Uriziel założony, tak? To jest ten miecz. Tak, Uriziel. Zajebiście. En garde! En garde! Psie. Mógłbyś przynajmniej udawać, że stawiasz opór, nie? Ale się zbugował chyba. Trudno, zabijemy go. 10 tysięcy ekspów. To jest to, nie? Wygraniec. Tchnienie śmierci. To jest szósty krąg tak samo. Zajebiście. Okej. Okay. Idziemy zrobić w takim razie apokaliptycznych strażników. No tak się nazywają. Dosyć śmiesznie w sumie. No ale nas to nie obchodzi. Nie będzie im do śmiechu, jak będziemy ich zabijać. Pięknie! I 1000 ekspów nasze. Idą tak samo, ma zielsko przy sobie i miksturkę. I zwykły miecz. Po prostu został zaklęty, żeby nie umrzeć. Pięknie! Level 31, fenomenalnie. Zastanawiam się, jak to się ma do... jak to się ma do poziomu trudności bossa, nie? Okej, musimy teraz wszędzie powkładać miecze. Tu już jest. Tak, już jest? Czy trzeba jeszcze potrzymać dłużej? Wydaje mi się, że już jest. Trzeba w każdą po kolei po prostu powkładać. Jak to, tu brakuje mi czegoś? No nie, tu mamy kolejny miecz. Bang. Tu mamy kolejny miecz. No, wsadź go. Dobra, no coś tu się zbugowało. A tu mamy kolejny miecz. Nie otworzyło się, no dobrze. A co tu się dzieje? No zrób coś z tym, halo. No nie, no co za brednia. To miała być już epicka walka, miało być wsadzenie kurwa mieczy i miało się skończyć wszystko. Może coś nie tak robię, może muszę podejść. Ten gość się tu wyjebał, moment, zabiję go. O, jak go zabiję, to mi nie będzie przeszkadzał. Tak? Nie, nie mogę, bo już jest martwy. Przeszkadzasz mi, kurwo. Tu już zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. Może tu się nie załapało. Tu już zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. 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 Mam nadzieję, że nie ma save'a. Dobra, save jest przed wtykaniem tych mieczy. Halo, o co tu chodzi? Zadanie wykonane. Tak czy inaczej, teraz czeka mnie przeprawa ze śniącym. Okej, czyli to już jest wprost powiedziane. No dobrze. Tylko o co tu chodzi? Nie wiem, mam gdzieś stanąć, machnąć mieczem. Kurwa, zesrać się, nie wiem, co ja mam zrobić. Tu mam stanąć, otworzyć, machnąć czymś, coś zniszczyć. Wszystkich pozabijałem tu. No nie, no najgorzej, jak ja nienawidzę takich sytuacji i takich momentów. To jest tak najgorsze, po prostu psuje cały klimat. A już było tak fajnie, powinny się jakieś epickie rzeczy dziać. Z2 jeszcze raz. Tu nic nie mogę zrobić. Tu nic nie mogę zrobić. Tu również nic nie mogę zrobić. I tu również nic nie mogę zrobić. I tu również nic nie mogę zrobić. Więc o chuj ci chodzi, ja się pytam. Tu nic nie mogę zrobić. A to jest, nie wiem, może jakiś strzał w coś. Żebym ja mógł to zrobić. Ninja, podglądamy na YouTubie, co tutaj trzeba. Bo ja nie zwykłem tutaj być jakimś wielkim zwolennikiem tego, żeby tak tutaj się bić. Moment, najpierw zobaczę w tym PDF-ie, który mam w poradniku do Gothica, czy tutaj jest coś napisane. Po przewodniku filmowym udajemy się do Xardasa, rozmawiamy z nim, dzierżąc w rękach Uriziel, zabijamy ostatniego szamana. Kierujemy się dalej, zabijając strażników. Co ciekawe, spotykamy. To jest spoiler. Tak trochę w chuj. Musiał się zbugować ten strażnik tam. Kurwa mać. Coś się zbugowało ewidentnie, nie? Że ja tam nie mogę przejść. Chyba, że jeszcze coś robię nie tak.
Ale nie wydaje mi się. Okej, wejdźmy jeszcze raz, może coś się zatriggeruje. Daj mi przyspieszenie. Nie, nie to. Tylko daj mi przyspieszenie. Mhm. No pójdźmy od prawej strony, bo poprzednio weszliśmy od lewej. No się powinno zatriggerować coś, co się ewidentnie nie zatriggerowało, no nie? Bo wszystko to poodpalaliśmy, dobra. Nie, nie na tym save'ie, to było przed sadzeniem mieczy. No dobra, trudno, umarł w butach. Let's play Gothic, nie? Na YouTubie, no trudno, no nie zrobimy z tym nic. Mógłbym tu biegać i kurna kombinować, ale już mi się nie chce. Więc sobie wejdziemy tu. Tu mamy Let's Play Gothic. Good day, folks, and welcome to another let. To forge anew. Co ty tu robisz? Fire Lizardy zabijasz? Pomyliło cię, Uriziel. Dobra, ty już się bawisz Urizielem, rozumiem, tak? Tu byłeś w kopcu rudy. A i co, poszedłeś jeszcze coś porobić, tak? Dobra, poszedłeś się pobawić, pogadać z Digiem. Nie obchodzi mnie to. Ja chcę zobaczyć, jak jesteś w świątyni. Co są za skrzynie? O kurwa, nie byłem tu jeszcze. Okej. Apokaliptic Templar. No i zobaczmy, co tu się stanie. Zabijasz se ich. Holes. Not sure why it actually says strange shrine, but just the way the blades work. Just put them in there. And no dokładnie to zrobiłem, no i mi nie zadziałało. Open sesame. Kurwa, no to mam zbugowaną grę, nie? Co za brednia, nie, no, jak to tak może być? To jest scena siódma u mnie w OBS-ie. No dobra, czyli gra mi się zbugowała. Co ja mogę z tym fantem zrobić? Kurwa, miałem tego save'a, żeby to powtórzyć. Daj mi Marvina. Co to zrobiło? U, tym se mogę oglądać, to ja nie chcę. Chcę wrócić. Wróć, kurwo. No nie, no zepsułem grę. Nie! Kurwa mać, pizdu. Wróciłaś? Halo, pani gro. Proszę przestać odkurwiać, bo ci wyjebie. Co za głupia gra? Skacze mi cały ekran, ja nic nie widzę. Dobra. Czytaj. Spróbujmy w ten sposób jakoś może zbugować coś i przedrzeć się przez to. O, górą mogę. Dobra, chuj do dupy. No nie mogliśmy tego inaczej zrobić, sami widzieliście. Let's go! No i tam jest Xardas, no to wyczytałem, że spotykamy tu Xardasa. Aż jestem ciekaw. Co ci się ujebało, gościu? Dobra, chodź pogadać. Ta cała gra się buguje tak jak pojebana, nie? Z4. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Jak się tu... Śniący jest już blisko. Wykorzystałem całą swoją moc, żeby się tu dostać. Przetłumaczyłem starożytne przepowiednie orków i odkryłem, o co chodzi z pięcioma sercami. Pięć serc należących do kapłanów, których pokonałeś, złożono w pięciu kapliczkach. Kapliczki można otworzyć, ale tylko starożytne sztylety kapłanów są w stanie je zniszczyć. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Tylko w ten sposób uda ci się wygnać śniącego. Z tego świata. Rozumiem. Śpiesz się. Przebudzenie demona odbędzie się już wkrótce. Szalony Korkalom i jego poplecznicy są już tutaj. Zebrali się w krypcie śniącego. Przelałem już zbyt dużo krwi. Nie pozwolę, by ktoś mnie teraz powstrzymał. Śniący staje się potężniejszy z każdą minutą. Nie mogę. Co się z tobą dzieje? Ja muszę. Czy ty zamierzasz mnie zabić? Czy ty po prostu umarłeś? Umarłeś se, tak? Położyłeś się spać, dobra. I teraz tak, ja mam iść do komnat? Tak, bo to są te komnaty. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Okej, okay, wydawało już się, bałem przez chwilę, że będę musiał się wracać, no nie? Dobra. Chodźmy w takim razie. Przejebany klimacior, nie? Zajebiście. Nawet tutaj ładnie, no, w tej świątyni. Muszę przyznać, że przyjemnie się tutaj
wyposażyli. Tak można schodzić i schodzić. Okej, okay, come on, kurwa. Dobra, zdech pies. Nie wiem, po co to zbieram w sumie. I czy to są świątynie tych pięciu kapłanów? Czy co to jest? O cię w chuj. No to wygląda nawet groźnie. Tak nawet bardzo groźnie. Muszę przyznać. Okej, okay, ostrożnie, bo się prawie do lawy już wpadłem sobie. Co jest? No kurwa, to są strażnicy jeszcze. Wypierdalaj, cwelu. Pierdol się. Z nimi przynajmniej fajnie się bije. Dobra, zdech pies. Zanim pójdziemy dalej, zobaczyć co tam się dzieje z tym pająkiem wielkim. Wypijemy sobie to. Wypijemy sobie to, dobra. Nareszcie znów się spotykamy. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. On potrafi wyczuć, że jesteś w pobliżu. Wkrótce znajdę się bliżej niego, niż mógłby sobie tego życzyć. Nie pozwolimy, byś pokrzyżował nasze plany. Świat doświadczy wkrótce przebudzenia wielkiego odkupiciela i nikt nie jest w stanie temu zapobiec. Wszyscy niewierni zapłacą słoną cenę, a ty będziesz miał zaszczyt być pierwszym z nich. Śniący, zbudź się! Napierdalamy się, czy coś? Chodź, kurwo. O cię w chuj. Co ty mi robisz? Idę cię zabić. Proszę mnie tak nie robić, bo mnie to denerwuje. O Jezus, co za masakra. No przestań mnie tak robić, bo dojść do ciebie nie mogę. Co za gałgan. Nie chodź tak. Na korkaloma się wymierz. Szalony korkalom. Wymierz w niego. No zajebał mnie. No nie było jak w ogóle. Poczekajcie. Ja sobie założę jakieś rzeczy przeciwko ogniowi może. To będzie miało trochę sensu. Ochrona przed ogniem, talizman orków, zajebiście. Co ja tu mam? Ochrona przed bronią i pociskami. To mi nie jest potrzebne teraz. Ochrona przed ogniem, nie amulet płomieni, tylko ten talizman orków chcę, o. Zajebiście. Pierścienie jakieś? Mam pierścienie do ochrony przed ogniem, super. To jest fajny pierścień, to jest pierścień Gomeza. I ten też mam do ochrony przed ogniem. Dobra. Jeżeli ja mam do ciebie się przebijać w ten sposób, to ja sobie biorę napój szybkości teraz. Mój pan, on pod wkrót nie pozwiła wszystko, a ty śnią. Spoko, spoko. Dobra, no i to mi poszło już dużo sprawniej, no nie? Kurwa, no jak ten baran nie wkurwie, nie? Chodź, zabiję cię. Pytanie, czy ja będę w stanie go zabić w ogóle, jeżeli on robi coś takiego. Kurwa, no ja nie jestem w stanie nic mu zrobić, nie? On mnie cały czas trzyma. Jeden hit i znowu mnie trzyma, nie? Zabiję go. Dobrze. O w chuj. Zabiłem go i mnie zabili. Myślę jak to zrobić sensownie. Co jeszcze mogę zrobić przeciwko tobie? Zbroję mam. Magii to używać nie będę. Raczej. Raczej chcę do ciebie dobiec i cię zabić. Napój tak. No nic więcej nie zrobię. Dobra, jeszcze raz. Na mój on w
Krótnie po świat, wszyscy, a ty, śniący, zbudź się! Jakbym się schował w sumie, to on do mnie musi przyjść. Jeżeli chce się napierdalać. Prawda? Czy nieprawda? Idzie, bardzo dobrze. Dobrze, jak tu będzie sam na sam, to ja będę go w stanie zajebać. Chodź. Gdzie jesteś, psie? Dobrze, wypierdalaj. Jesteś gównem. Pięknie. Facet wziął nogi zapas. Pierdalać. Dobra, zrobię sobie tu jakiegoś save'a. Z10 powiedzmy. No chyba go nie zdołali przebudzić tak do końca, co? Tak mi się wydaje, nie wiem, cokolwiek. Facet wziął nogi zapas. Dobra, spierdalaj ta. Okej, trzą ci opętajcie, muszę ich zabić wszystkich. Czy mogę już napierdalać ten posąg? Halo, poszedłem się spać. Ja nie chcę sobie iść spać. Chcę cię zabić. Nie powinienem chyba wchodzić na tę platformę. Dobra, zacznijmy od tego. To tu jestem po zabiciu go, tak? Czy to jeszcze przed? Przed jeszcze, dobra. Co ty robisz? Jesteś głupi, halo. Co za gałgan? Widzicie go? Co za cep głupi, zbugował się. A, czyli bugi, tak jak mówiliśmy, działają w dwie strony. Nie tylko na naszą niekorzyść, ale na naszą korzyść również. Dobra, idziemy w takim razie wymordować wszystkich nowicjuszy, którzy tutaj są. No bo najwidoczniej to musimy zrobić. Śniący tutaj nie omieszka nam przeszkadzać. Dobrze, że jesteście opętani. Bo przynajmniej się na mnie nie rzuci. Nie, ten save się zbugował. Chujnia. Nie lubię strasznie takich akcji, nie? No bo ja przez to mam prościej, że ten save jest zbugowany, głupi. Wypierdalać. Mam nadzieję, że was nie muszę dobijać. To byłaby przesada. Jakbym miał tutaj tu wszystkich ich dobijać, nie? Muszę przyznać, że liczyłem, iż będzie to nieco bardziej epickie. Nie jest źle, ale naprawdę liczyłem, że będzie to nieco bardziej epickie. Dobra, kurwy was zabiłem. I co masz mi do powiedzenia, przyjacielu, teraz? Tu nie mogę wejść, bo tu idę spać, tak? Czuję się słaby i się przewracam. Co za głupota. No nie, no naprawdę, nie sądziłem, że... Poszedł spać i tyle, i nie ma go. Naprawdę nie sądziłem, że jakaś gra może być tak zbugowana, żeby zepsuć finał. Dobra. Muszę przebić serca 5 tych orków, nie? Okej. To przywołało jakiegoś demona. Książę demonów, ojebany. Dobra, spoko, zabijemy go. A może to jeszcze właśnie jest nie czas na walkę z tamtym. Tylko trzeba faktycznie te serca poprzebijać. Dobra, 1000 ekspów. Nic nie zostawiasz po sobie, bo jesteś główienkiem. Dobra. Kolejna kapliczka. Kolejne serce. Przebijamy sobie. Kolejny książę demonów. Spoko. No jakby nie jesteście jakoś bardzo trudnymi przeciwnikami, więc myślę, że spokojnie sobie ciebie rozjebiemy. Dobra, elegancko. Idziemy do kolejnej kapliczki w takim razie. No spodziewałem się, że to będzie nieco bardziej. Znaczy, śniący powinien strzelać ogniem cały czas we mnie, żebym ja musiał robić uniki, żeby to było trudne. Bo tak było, tylko że się zbugowało oczywiście, bo to jest świetna, mało zabugowana gra. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ludzie narzekają na Rockstara i GTA, kiedy mają Gothica pod ręką. No ale powiedzmy, no, że można to wybaczyć, że tam z 2002 roku bodajże. Coś takiego. No i ktoś mi też napisał, o kurwa. Ja pierdolę, no.
pizdu! Na Z1, powiedzcie, że zapisywałem na Z1. Chuja kurwa w dupie, a nie zapisywałem. No to chuj, no. Dobrze, jeszcze raz. Spoko. Nic się nie dzieje. Właśnie, no jakby można tu wiele wybaczać. A, właśnie, no żeście mi napisali, że tak jakby to te patche, które usprawniają grę, czyli jakby wypierdalają jedne błędy, czyli na przykład takie, że nie wiem, gra chodzi w 5 FPS-ach zamiast 60, tak jak powinna, to na przykład granie patcha na to powoduje część bugów, że ja nie mogę wchodzić na przykład, nie? Uszy mnie w ogóle już bolą, więc sobie je na chwileczkę zdejmę tutaj, te słuchaweczki, słuchafonki, minionki, no bo znowu tam którąś godzinę siedzę przy tym gotiku po prostu, tłukę w niego. Gdzie jest ten demon? Dobra, chuj z nim w sumie, jak go nie ma. Przynajmniej bez słuchawek go nie widzę. Chyba że tu o to chodzi, że hej, już w poprzednim save'ie je przywołałem. Jestem mało zabugowaną grą, więc nie wiem, nie stworzę tych demonów po prostu, skoro już je przywołałeś w poprzednim save'ie. No dobrze. No dobrze, to będzie. I piąte serce. Powrocie śniącego do jego piekielnego wymiaru, znów ujrzałem światło dzienne. Magiczna bariera runęła, ale moja przygoda miała się dopiero zacząć. Przepraszam. Najbardziej spierdolone zakończenie w historii gier wideo. Ja rozumiem, że gra może mieć błędy. Ja rozumiem, że może posiadać ich nawet całkiem sporo. Ale to, co się tutaj zadziało, to jest w ogóle jakaś abominacja. Ja rozumiem, że nie tak powinno to wyglądać, zapewne. W domyśle. Ale no... No nie wiem, co z tym fantem zrobić. Nie? A, i to się gra wyłączyła. Nie ma nic po napisach. Wcisnąłem Escape. I gra się wyłączyła. Okej. Okay. Nie wiem, co z tym fantem zrobić, no. Spodziewałem się, że będę musiał, że to będzie trudne w chuj, no. Że będę się napierdalał z tym śniącym, że on kurwa będzie demony przyzywał, że będzie się działo dużo, że będę musiał się wycofywać, brać potiony, wracać, walczyć, epickie kurwa, 15 minut walki non-stop, po prostu potu na czole, jakieś rzeczy się dzieją. A tutaj tak naprawdę, nawet jeżeli dobrze rozumiem, to nawet gdyby wszystko działało dobrze, no to by polegało na tym, że pokonuję te demony, ten śniący we mnie strzela tym ogniem w międzyczasie, tak? I ja zabijam sobie te demony, wbijam wszystkie serca i to była cutscenka na koniec, że go pokonaliśmy. I to był ten wielki demon, którego wszyscy się bali, cała kolonia przed nim drżała i ten Xardas tam się przewrócił, no, od jego mocy. No nie wiem, słuchajcie, ja zobaczę jeszcze na YouTubie sobie, czy to tak powinno wyglądać, ta walka ze śniącym. Nie, no ja sobie ją zobaczę, nie, bo to ja, no nie,
Nie sądzę, że tak powinno to wyglądać. No zobaczmy. It seems he's going to a deep sleep. And you want to check those mummies. No, nawet very nie... important at this point. If not rather you. O, co jeszcze fajne eliksiry, które ominąłem. Life. 100... Right. So down there is Cor Kalom with all his dudes that will help him. Now we has already told me of your arrival. Pieces on me. Oh, by the way, we don't get any damage, that's right. No, ten gość, który akurat doszedł, był odporny najwidoczniej na... We don't actually get any damage at all. Na ogień, bo on nie dostaje obrażeń. 10,000 damage! Wow. Someone threw a fireball at me. I don't... Dobra, wybija sobie tych. I to rozumiem, bo się rzucili na niego wszyscy, nie? Ale i tak ich pojedynczo chyba bierze sobie, nie? Tak, w miarę pojedynczo ich sobie bija. I just wanted to say maybe he's not even setting us on fire, but... Absolutely okay. No właśnie, to coś się powinno dziać. No jest tu kolejny demon. Or he will fight the sleeper. Moved. No jest to trudny demon do pokonania. A, ten mu się zbagował tak, że próbuje śniącego bić. Oh, no, no, no. A ty jak tu wchodzisz, to zasypiasz. Będziesz miał bardzo duży problem, żeby zabić tego demona teraz. Musisz to robić z kuszy. Co za gałgaństwo, nie? A, on od nowa zaczął walkę. Okej. Thing actually has eyes. I don't even know. Right. Next one. Dobra, jeszcze jeden demon. A chyba obsra tego demona i wbije miecz po prostu, tak? Czy go tam zabił, nie wiem. And heart number four. I could not. A, czyli to było zabicie śniącego. Może ja jestem jakiś kurwa staromodny, że dla mnie to było. No. Nie. No. Trudno, no, kurwa, hejtujcie mnie czy nie, chuj. Zjebane to było, spierdolone, chujowe. Najgorsza walka z bossem, kurwa, na świecie. Nawet niezbugowanym, chujo. No nie jest, jak cała gra, naprawdę fenomenalna, 10 na 10 ode mnie. Bardzo fajny RPG. Dawno w tak fajnego RPGa nie grałem. To kurwa, ja przepraszam, walka z bossem to jest jakaś abominacja. Tego nigdy, to się nigdy nie powinno zadziać coś takiego w takiej grze. Nie wiem, kto to robił. Czy to było kończone na szybko, czy o chuj tu chodzi? Czy co ten śniący? Czy ludzie się tego go bali? Czy o chuj? Chujowe to było. Przykro mi. Trudno, szkoda. Jestem tak zawiedziony. Ja tak liczyłem. Szedłem przez tę całą świątynię. Dzisiaj cały dzień, piątą godzinę siedzę przy tym zajebanym gotiku. Mówię, dobrze. Mówię, będzie coś zajebistego na koniec. Mówię, będzie ta walka epicka. Fajnie, świetnie. I to jest taki zawód po dwóch dniach właśnie grania non-stop. Około te dwa dni, 12 godzin przegrałem w sumie. Dawno nie miałem tak długiej posiadówy przy grze. Naprawdę mega, mega przysiadłem do tego gotika. Zajebiście mi się w niego grało. No i taki zawód na końcu, strasznie źle się czuję z tym, strasznie to jest niefajne i strasznie szkoda, że tak to się zakończyło. No cóż, słuchajcie, Gothic się kończy, karawana jedzie dalej, tak jakby, no kurwa, no nie mogę sobie tej bitwy odżałować, jak to chujowe było.
Szkoda. Szkoda, 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 naprawdę szkoda. Gothic się skończył, karawana jedzie dalej. Na Gothica 2 na razie się nie zabieram. Bardziej prawdopodobne, że zabiorę się za grę, która nazywa się Evil Islands, w ramach takiego może jakiegoś dłuższego let's playa. Piszcie propozycje, słuchajcie, jakiś serial, bo może zrobimy sobie o tym oddzielny film, o jakichś propozycjach i spróbujemy coś wymyślić nowego, fajnego, super seria. Trochę jakby te RPG jako serial na kanale, one trochę się przedłużają i jeżeli ktoś tego nie ogląda, to może stracić zainteresowanie innymi filmami, więc ja będę musiał przemyśleć, w jakiej formule byśmy robili na przyszłość coś takiego. Jeżeli kiedykolwiek będziemy robić jeszcze serię z gier RPG bądź innych o podobnej długości, że żeby to po prostu nie zabijało kanału, nie? Kiedy jest Gothic, ja jestem w niego wkręcony, no ale żeby inni też mieli w tym czasie co oglądać. Więc na pewno będę musiał przemyśleć formułę, ale co? Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. To była dla mnie naprawdę niesamowita podróż, pomijając to zakończenie już naprawdę fenomenalnie, gdzie od osoby, która w ogóle nie grała w Gothica i nie rozumiała tego całego fenomenu i gdzieś tam nawet, ja lubię być przekorny często, więc stawałem przekornie, dobrze, że nie przekorkalo mnie. Będę miał głupie żarty z Gothica w innych seriach. Stawałem dosyć przekornie do tych wszystkich takich komentarzy o tym, jaki Gothic jest niesamowity, ale no, poza ostatnią walką zwracam honor. Naprawdę świetna, fantastyczna gra, bardzo dobrze mi się w nią grało w Gothica. I cóż, no pewnie może, nie wiem czy w ramach serii, czy w ramach streamu, czy prywatnie, z pewnością będę chciał ograć kiedyś. Czy za miesiąc, czy jutro, czy za pół roku, czy za rok. Noc Kruka, dwójkę, tak? Dwójkę plus Noc Kruka. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Miło, że ze mną byliście i trzymajcie się ciepło. Cześć, pa, pa.